Cześć, tu Przemek z kanału Niebanalny Dom. Dzisiaj pokażemy Wam nasz pierwszy ukończony pod klucz niebanalny dom. Efekt naszej 12-miesięcznej pracy. Zapraszam! Znajdujemy się w przedpokoju, a właściwie we wiatrołapie. Jak widzicie, królują tutaj trzy podstawowe kolory. Biały, czarny i ciemnoszary. Uzupełnieniem są ryflowane fronty. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ ten motyw będzie przewijał się przez cały dom. Po drugiej stronie szafy jest mini kotłownia łamana przez pralnię. Idealne miejsce na to, żeby wstawić również wózek dziecięcy, tudzież inne rzeczy, które akurat wchodzimy i musimy zostawić je przy wejściu. Obydwa pomieszczenia, czyli łazienka i WC na dole, ukończone są w tym samym stylu z wykorzystaniem dokładnie takich samych materiałów. Dzięki temu tworzymy spójność obydwu pomieszczeń. Znajdujemy się w salonie, który ma około 30 metrów i łączy się z częścią jadalną. Dodatkowym kolorem wprowadzonym, który ma ożywić wszystko, jest butelkowa zieleń. Butelkowa zieleń występuje w poduszkach, w krzesłach, w dodatkach na stół, ale ten sam kolor widzimy również z drugiej strony salonu, gdzie znajdują się kwiaty. To wszystko bardzo ładnie koreluje i nadaje spójność całemu pomieszczeniu. W centralnym miejscu salonu znajduje się duża narożna kanapa, która służy rekreacji całej rodziny. Pod nią, i to jest wartość dodana, znajduje się gniazdo elektryczne, gdzie możemy podłączyć lampy, które stoją na konsoli za tą właśnie kanapą. Oprócz tego jest to bardzo przydatne, ponieważ w czasie świąt Bożego Narodzenia możemy podłączyć również choinkę. Unikamy wtedy różnego rodzaju przedłużaczy biegnących w poprzek pomieszczeń. Elementem oddzielającym część salonową od części jadalnej jest kominek o mocy 8 kW. To urządzenie może ogrzać całą dolną kondygnację. Nie musimy korzystać z centralnego ogrzewania, co pewnie jest bardzo przydatne w październikowe czy w listopadowe poranki, tudzież wieczory. Oprócz tego w święta jest to takie zupełnie must have, ponieważ nadaje specyficzny klimat. Ten projekt, jak wszystkie wspólne, przygotowujemy z myślą o inwestorach. Z jednej strony, żeby było uniwersalne, z drugiej strony, żeby każdy z przyszłych użytkowników naszych budynków miał jakieś pole do działania i mógł co nieco dostosować tenże projekt do swojego trybu życia. Projektując każdy etap inwestycji, staramy się wykorzystać wszystkie atuty działki, jaką mamy do dyspozycji, szczególnie jeżeli chodzi o orientację względem stron świata, tak aby planując układ funkcjonalny i lokalizację okien doświetlić maksymalnie pomieszczenia, ponieważ lubimy światło. Staramy się również wykorzystać inne atuty, takie jak istniejąca zieleń. Wszystkie nasze inwestycje mieszczą się przy zacisznych ulicach, w zielonej okolicy, dobrze skomunikowanej. Nasza kuchnia wykończona jest na biało z dodatkiem prawdziwego dębu oraz metal malowany proszkowo na czarno. Nie zastosowaliśmy górnych szafek, ponieważ mamy dodatkowe pomieszczenie w formie spiżarki, a szafki, które znajdują się pod blatem, są wystarczająco obszerne, żeby pomieścić garnki, rondle, tudzież jakieś produkty żywnościowe. Dodatkowe pomieszczenie nie jest widoczne z zewnątrz, ponieważ drzwi są dokładnie takie same jak do innych szafek. Nasza spiżarka została wykorzystana maksymalnie każdy centymetr kwadratowy. Półki rozmieszczone są tak, aby zmieściły się na niej w dolnej części napoje, w górnej części wszelkiego rodzaju pudełka, torby z cukrem, z mąką, inne boksy i tak dalej. Każdy centymetr jest wykorzystany. Salon to nie tylko część rekreacyjna i kominek. Przy tej powierzchni domu wygospodarowaliśmy również mały kącik czytelniczy. W domu ważne jest, żeby wykorzystać każdą wolną przestrzeń. Tak zrobiliśmy też w naszym. Mamy super zabudowę pod schodami. Jest to zwykle przestrzeń, która jest pusta albo staje się zwykłą graciarnią. W tym przypadku idealne miejsce na odkurzacz, mopa, deskę do prasowania. Przestrzeń jest wystarczająco duża, a tu, gdzie normalnie musielibyśmy nurkować do środka, zastosowaliśmy bardzo poręczną i przydatną szufladę.
Zależy już tylko i wyłącznie od Was, co tam upchniecie. Z salonu wchodzimy po pięknych dębowych schodach na piętro, gdzie znajdują się trzy sypialnie, garderoba oraz duży, obszerny pokój kąpielowy. Na piętrze, aby ożywić ścianę, która zwykle jest pusta, zamontowaliśmy robione na zamówienie metalowe ramy, oczywiście też w kolorze czarnym. Dodaje to pewnego charakteru i personalizuje dom. Budynek jest tak przygotowany, aby można go było wykończyć w dowolny sposób, zgodny z gustem przyszłego użytkownika. Nasz deweloper posiada duże doświadczenie w przygotowaniu wnętrz, zarówno w charakterze loftowym, jak i bardzo przytulnym, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie. Nasza główna sypialnia to miejsce, gdzie całkiem niedawno kręciliśmy odcinek o dekorze na ścianę. Tak to wygląda teraz na gotowo po wprowadzeniu mebli. Mamy też dodatkową toaletkę. Wszystko na miejscu. Przez sypialnię przebiega komin, do którego podłączony jest piec w salonie. Uzupełniliśmy przestrzeń pomiędzy kominem a ścianą tak, aby stworzyć dodatkowy element dekoracyjny. Wykorzystaliśmy szklane półki oraz ryflowane drewno, które jest w holu, jak i w salonie. Jesteśmy w trzeciej sypialni, która, nie jest sypialnią. Tak jak widzicie, każde pomieszczenie może być zaaranżowane indywidualnie. W tym przypadku jest to biuro. Jest to bardzo przydatne, jeżeli pracujemy online. Nie musimy wstawiać dodatkowych biurek do naszej właściwej sypialni. Nie zmieniamy wtedy funkcjonalności danego pomieszczenia. A to może także być jako nasza męska jaskinia. To nie musi być tylko praca, to może być także wypoczynek. Zobaczcie zresztą sami. Chwila relaksu, wszyscy myślą, że pracujemy, a my mamy przerwę na lunch. Jest pełny odpoczynek, drobna popołudnioweczka i robi się naprawdę błogo. Ale jeżeli naprawdę zajmujemy się pracą, wykorzystujemy wtedy nasze biuro w pełni, a półki, które są rozmieszczone w ten sposób, aby mieściły się w nich segregatory, może też jest miejsce na ksero, na skaner. Dzięki bardzo sprytnym gniazdom, które są w płaszczyźnie biurka, unikamy problemu plątających się kabli. Oprócz tego wszystkie nasze szuflady w zabudowach, w domu, jak również w tym biurku, wyposażone są w mechanizmy klasy premium. Samodociskowe, bardzo estetyczne, bardzo dobrej jakości szuflady. Nasza druga sypialnia to miejsce idealne dla nastolatki. Mamy wszystko, czego potrzebuje młoda dziewczyna, czyli na przykład toaletkę. Oczywiście to nie jest podstawa. Gdyby nasza nastolatka nabrała chęci do nauki, ma do dyspozycji biurko połączone z szafą telewizyjną. Wykończyliśmy to blatem dębowym, ale pokryliśmy woskiem bielącym. Daje to taką ładną poświatę. Tak samo wykończone są półki. Półki są narożne, oplatają przewód wentylacyjny i sprawiają wrażenie plastyczności, nadają specyficzny klimat. I oczywiście jest drugie duże lustro, no bo wiadomo, że to jest pokój nastolatki. Uzupełnieniem są lampy LED-owe w narożniku między sufitem a ścianą. Pomieszczeniem, które powinno być w każdym domu, jest na pewno garderoba. Każda kobieta to zrozumie. Wchodzi i ma wszystkie sukienki, wszystkie ubrania widoczne w zasięgu ręki. Tak samo jest i tutaj. Oczywiście podzieliliśmy to na część wiszącą, czyli sukienki, tudzież koszule, garnitury, płaszcze oraz na półki, na swetry, bluzki. Są również bardzo przydatne i bardzo funkcjonalne szuflady, w których możemy wrzucić bieliznę. Zwykle stosuje się podział 3 do 1, czyli 3 jednostki, 3 części należą do pani, a jedna do pana. A na koniec crème de la crème, czyli nasza łazienka główna, a właściwie pokój kąpielowy. To prawie 7 m2, wszystko wykończone z dokładnością i pietyzmem. Mamy bardzo obszerny prysznic typu walking. Obok znajduje się toaleta. Mamy miejsce do przechowywania brudnej bielizny gotowej do pralki. Oprócz tego mamy podwójną umywalkę, dzięki czemu możemy zaoszczędzić dużo czasu, jeżeli jest więcej osób. Jedna osoba może się golić, druga może się czesać. Warto mieć coś takiego w domu. Tutaj również głównym kolorem jest delikatna szarość, która okraszona jest elementami z drewna. Wszystko bardzo ładnie, bardzo subtelnie komponuje się w całość. Mimo problemów, które pojawiają się w trakcie realizacji, najważniejszy jest efekt końcowy. To on ma sprawiać nam przyjemność i dawać satysfakcję. Zapraszam na kolejne odcinki, na kolejne niebanalne domy, każdy w innym stylu, każdy spersonalizowany. Zapraszam.